taka impreza właściwie to jest czwarty raz, z tym, że pierwszy raz robiliśmy jedną imprezę w czerwcu, później we wrześniu, a Piwny Wrześniu to jest trzeci, tak. No, z roku na rok trochę więcej doświadczenia, mamy więcej rozeznania, jakie są potrzeby tu mieszkańców, no i staramy się, żeby to korygować. Pokazaliśmy suite tańców rzeszowskich, teraz pójdą Kurpie, a potem jeszcze pójdzie Warmia. Ludzie reagują super, biją brawo, to cieszy najbardziej, śmieją się, uśmiechają, dlatego fajnie się tańczy. W tym roku mamy dwa rodzaje piwa, które żeśmy zaproponowali. Mamy również szerszy aspekt tych występów, również dla dzieci jutro, no, mam nadzieję, że pogoda dopisze. No i w tym roku zaprosiliśmy głównego wykonawcę stachurskiego. Orzów Batory też zasługuje na to, żeby można było zrobić tutaj dla lokalnej ludności również taki fest, a przy okazji niech inni również z okolicznych miast przyjdą i zobaczą, jak Orzów się potrafi bawić.